Zlota. Ciekawy był dla kibiców wynik, który będzie świadczył o tym, że w rewanżu będzie też zacięcie. Nie ma drużyny, która by była faworytem zdecydowanie tego dwumeczu, także odpowiada się mocujący pojedynek, trzymając w napięciu i wynik jest prawo otwartą. Te 4 punkty różnicy dużo? Mało? Zobaczymy w finale. A jakbyś ocenił swoją postawę? Tak byś brakowało? Brakowało kilku punktów, aczkolwiek starałem się jak mogłem. Nawet nie pamiętam, ale chyba w 6 biegach zrobiłem 10 punktów do bonusy, także umówmy się, że poniżej jakiegoś tam poziomu przyzwoitości nie zszedłem. Owszem, mogło tych punktów być kilka więcej, no ale rywale nie pozwolili. Ja uważam, że jako drużyna pojechaliśmy, bo to jest ważniejsze. Przyzwoicie, 43 punkty, tu nie jest pozycja patowa przed rywalem. To jest ten pułap, o którym mówił pan trener Marek Cieślak. Zapytał się przed zawodami, ile punktów zadowalało, gdybyśmy zrobili. Ja powiedziałem 43, to chyba nie będzie tragedia. Jakoś tak tam się to udało uskrobać te 43 punkty. Aczkolwiek mówię, wynik dwumeczu jest prawo otwartym.